To, co jest tutaj niesamowite, to przepisy ruchu drogowego. Najprościej tłumacząc, każdy ma gdzieś to, czy jest czerwone, czy zielone światło. Ludzie po prostu chodzą, jeżdżą, robią co chcą. Pasy nie są rozdzielane, nawet jeżeli są, jest zakaz parkowania. Wygląda to w taki sposób. Jeżeli nawet chcesz stosować się zgodnie z przepisami, to co najwyżej możesz się zatrzymać na parkingu, na którym i tak nie będzie miejsca. Aktualnie kończy się czas odpoczynku. Dzięki temu czasowi wszyscy mają wydłużony dzień pracy, ale również spędzają czas w swoim towarzystwie, siedząc w kawiarenkach, przy fontannach. O, to jest właśnie sposób parkowania, taki dla Hiszpana. Na środku ronda można sobie zaparkować. Niewielkie miasteczko. To miasteczko liczy tylko i wyłącznie około 200 tysięcy obywateli, którzy tutaj na stałe mieszkają. Oprócz nich oczywiście znajduje się olbrzymia rzesza murzynów z Afryki, którzy robią dokładnie to samo, co u nas wszyscy obcokrajowcy. Handlują wszystkim, czym się da zahandlować. W Albacete, pomimo tego, że miasteczko jest troszeczkę większe niż Zgierz, jest bardzo dużo parków. Panuje gdzieś koło 40 stopni temperatura, dzięki temu, że jest bardzo dużo drzew. Nie odczuwa się tego w żaden sposób. Ludzie powoli zaczynają wychodzić ze swoich kafejek. A w kafejkach tych potrafią spędzać naprawdę dużo czasu. Jest nawet tutaj powiedzenie, że jeżeli Hiszpan idzie do pracy na godzinę 9, to zazwyczaj wychodzi o 9:05 z pracy, do pracy. Ci ludzie mają bardzo dużo czasu na to, żeby zdążyć do pracy. Są mili, serdeczni, uprzejmi, nie denerwują się, nie trąbią na siebie, nie są chamscy. Uśmiechają się do wszystkich. Każdego pozdrawiają. Hola. Możemy zrobić sobie małą przerwę, idąc przez park. Parki są rozmieszczone w taki sposób, żeby ludzie mogli przechodzić przez centrum miasta i za chwileczkę muszą zawsze i tak przejść przez park, no chyba, że chcą iść dookoła. W każdym miejscu jest od groma miejsc, w którym się mogą bawić dzieci. To jest akurat jedno z gorszych. Albacete zawsze słynęło z produkcji noży, więc wszyscy ludzie przyjeżdżają tutaj specjalnie po to, żeby kupować broń białą. Ale tak naprawdę w głównej mierze miejscowość ta utrzymuje się z pozostałości po rzymskiej cywilizacji i z olbrzymiej ilości kawiarenek, które tutaj są praktycznie wszędzie. W każdym parku, na każdym skrzyżowaniu, gdzie tylko sobie życzysz. Hola. Uno ma uno? Uno. Vale. Grande. Ok. Gracias.